stało się. Człowiek połączył się z SI, sztuczną inteligencją, i odbudował układ słoneczny, sferę Dysona, która zaspokoi jego zapotrzebowanie na energię. Oskar i Iwa odwiedzą teraz znajomych, którzy przenieśli się do odległych galaktyk. Kiedy będzie? Lada chwila. Ile jej nie widzieliśmy? Całe lata. Niesłychane. W odległej przyszłości będziemy musieli zmienić podejście do ciała. Sajani, w ogóle się nie zmieniłaś. Wyglądasz trochę inaczej? Właśnie. Owszem, to skrzela. Przydadzą się do oddychania pod wodą na planecie pokrytej oceanem. Mogą też stanowić początek końca człowieka, jakiego znamy. Jest teraz daleka przyszłość. Twoje ciało nie istnieje. Jesteś komputerem. Twój umysł jest potężniejszy niż miliard dawnych superkomputerów. Praca, żywność, języki, woda, a nawet myśl, tworzywo człowieczeństwa – to wszystko przeszłość. Jesteś nieśmiertelny. Czujesz się nieswojo? Słusznie. To nie science fiction. Współcześni myśliciele twierdzą, że zapewne tak będzie wyglądał twój świat. Prowadzą cię dziś przez przyszłość. Zobaczymy, jak radzi w niej sobie pewna rodzina. Wynalazek po wynalazku. Oto historia twojej przyszłości. Oto, co będzie. Za milion lat. Dalej niż kosmos. Przedstawiłem wam wizję odległej przyszłości, w której człowiek zmieni się tak bardzo, że dziś nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Staniemy się cywilizacją galaktyczną. Będziemy wędrować drogami międzygwiezdnymi, bawić się czarnymi dziurami i wskakiwać do tuneli czasoprzestrzennych. Ktoś może zapytać, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że tak jest fajnie. Po drugie, dlatego, że musimy znaleźć kilka zapasowych planet, by przetrwać katastrofę na Ziemi. Wszystkie gatunki, które przeżyły rozkwit, doznały wielkiego upadku. Co 200 tysięcy lat w Ziemię uderza asteroida. Jeśli mówimy o 500 tysiącach czy milionie lat, powinniśmy się spodziewać co najmniej jednego zdarzenia na miarę tego, przez które wymarły dinozaury. Ziemia będzie istnieć, ale my nie. Rozumiem to. Trudno myśleć o końcu życia na Ziemi. Dobra wiadomość jest taka, że człowiek to gatunek odporny, a co najważniejsze, żądny wciąż nowych odkryć. Sądzę, że jest w nas gen dociekliwości. Gen, który każe nam pytać, co jest po drugiej stronie góry. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał lecieć na Marsa. Kiedy zaczniemy szukać nowej planety, rządza ruchu, wrażeń, przygód może ocalić nasz gatunek. Na razie jesteśmy zdani na Ziemię. Ale by przeżyć, musimy skolonizować galaktykę. Inteligentny gatunek, który podbija inne układy planetarne, raczej nie wymrze. Żeby polecieć do odległych gwiazd, musimy się napracować. Oto jak zaczną się nasze podróże międzygalaktyczne. Najpierw będziemy musieli zbadać ich wpływ na ludzki organizm. Dadzą się nam we znaki mocniej niż mały wypad na Marsa. Wtedy przyda nam się nasza technika.
Wyślemy w kosmos inteligentne roboty, straż przed nią, która powiedzie nas w odległą przestrzeń. Roboty będą terraformować planety jeszcze zanim opuścimy naszą atmosferę. A kiedy postanowimy odlecieć z Ziemi, będziemy musieli stworzyć nowy środek transportu. Dzięki inżynierii genowej przecież gniemy się w inny gatunek, odporny na toksyczne środowisko każdej egzoplanety, na której się osiedlimy. Podróżując między gwiazdami, zetkniemy się zapewne z problematyką, która dziś ogranicza się do teorii. Być może odkryjemy wszechświaty równoległe, gdzie ziścił się każdy z możliwych wariantów rzeczywistości. Być może w końcu zrozumiemy też największą z tajemnic, sekret ciemnej materii, nieuchwytnego tworzywa, z którego teoretycznie zbudowany jest wszechświat. Wiem, wiem, to miliony lat świetlnych. Zobaczmy więc, w jaki sposób dostaniemy się nie tylko na Marsa, ale i inne planety. I do innych galaktyk. Za tysiące lat istoty, którymi się staniemy, będą wspominać nadchodzące dziesięciolecia jako czas, kiedy człowiek opuścił swoją planetę. Chciałbym uważać się za śmiałka, który chętnie poleci w kosmos, ale praca astronauty należy do najbardziej ryzykownych. Panowie zjedli śniadanie i włożyli kombinezony. To wymarzony zawód wielu dzieci, ale dzieci marzą tylko o lotach na Księżyc czy Marsa. A my mówimy o podróżach trwających setki tysięcy, a nawet miliony lat. Ludzki organizm nie jest przystosowany do funkcjonowania w kosmosie i kiepsko sobie tam radzi. Spędziwszy na orbicie od 8 miesięcy do roku, kosmonauci nie są w stanie chodzić. Stają się słabi jak niemowlęta. By latać po galaktykach, musimy wymyślić sposób, jak zachować siły przez znacznie dłużej niż rok. Codziennie rano wkładamy piankę i sprzęt, jak na stacji kosmicznej. W laboratorium NIMO, prowadzonym przez NASA, naukowcy szukają sposobu, jak wysyłać astronautów w kosmos na dłuższy czas. Nie przesłyszeliście się. NASA ma stację kosmiczną 18 metrów pod wodą. To jedno z miejsc, w których panują warunki podobne do kosmicznej nieważkości. Lub, mówiąc ściślej, mikrograwitacji. Z przebywaniem wiąże się stres i poczucie izolacji. To świetny symulator dla astronautów. Coś w rodzaju bardzo długiego nurkowania, trwającego wiele dni. Żeby osiągnąć stan mikrograwitacji, byliśmy tak obciążeni, jakbyśmy spacerowali po Marsie. Astronauci mieszkają w kapsułach z regulowanym ciśnieniem, jak na stacji kosmicznej. Codzienne wypady przypominają kosmiczne spacery. Naukowcy chcą ustalić, jak pozostać zdrowym w przestrzeni bez względu na długość wyprawy. Mieliśmy też okazję korzystać z plecaków odrzutowych. Mówię wam, co za zabawa! Zdołali już ustalić to i obo. Chcę, żeby ludzie mogli dobrze pracować w skrajnych warunkach. Badaliśmy zmiany molekularne zachodzące wskutek przebywania w ciasnym środowisku. Stwierdziliśmy skutki epigenetyczne. Okazuje się, że w grę wchodzą nie tylko efekty mikrograwitacji. Podróże kosmiczne mogą wpływać na nasz budulec, zmieniać nasze geny, być może na stałe. To tak zwane zmiany epigenetyczne.
Poczucie odosobnienia, stres, dieta i niedoboru ruchu wpływają na ekspresję genów. Zmiany mogą być przekazywane potomstwu. Kiedyś będziemy mogli skanować i diagnozować ludzi jak Spock. Do tego dążymy. A więc problem nie istnieje. Kiedy już każdy lekarz będzie miał dostęp do inżynierii genetycznej, będziemy naprawiać uszkodzone geny, zanim dojdzie do ich ekspresji. To ważne nie tylko dla nas, ale i dla pokoleń, które urodzą się w kosmosie. Nawet żeby dotrzeć do Proxima Centauri, najbliższej z gwiazd, kolejne pokolenia astronautów musiałyby się rodzić w kosmosie. Rodzić i umierać. Ja podziękuję. Dobranoc Państwu. Lot z prędkością światła znacznie skróciłby podróż. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek uda się obejść prawa fizyki. Na szczęście w przyszłości będzie nas wyręczać sztuczna inteligencja. Roboty odkrywcy polecą w kosmos, by znaleźć dla nas dobre miejsce do zaparkowania, a nawet założyć dla nas kolonię. Loty na Marsa staną się czymś równie błahym jak przechadzki po parku. Nikt nie będzie się nimi emocjonował. Wszyscy zaczną mówić o podróżach w daleką przestrzeń. Ale sami tego nie osiągniemy. Ludziom trudno podróżować w kosmos. Żyjemy za krótko, by dotrzeć do ciekawych miejsc. Ale sztuczna inteligencja może istnieć bez końca. Może istnieć w kosmosie, pływać w nim jak ryba w wodzie. Sztuczna inteligencja będzie naszym asem w rękawie. Stworzymy statki pełne ludzi, robotów i tak dalej, a potem wyślemy je w otchłań. Jess, dziewczyna z przyszłości, poważnie potraktowała słowa ojca, który nakazał jej, by zmieniała świat. Zgłosiła się na ochotniczkę. Poprowadzi mieszaną ekspedycję w daleką przestrzeń, by znaleźć ludzkości nowy dom. Witajcie na Arce. Bez względu na to, skąd pochodzicie i w co wierzycie, jesteście tu mile widziani. Zapewne większość z was nie nawykła do ciasnoty, ale mamy nadzieję, że się zadomowicie. A teraz proszę za mną. Pasażerów, ludzi, czeka przygoda życia. SI może istnieć przez miliony lat bez żywności ani lekarzy. Zanim dotrze do celu, może się sama wyłączyć, a na miejscu przygotować dla nas kapsuły albo prowadzić badania. Gdyby wszystko było takie proste. Ale tu chodzi nie tylko o roboty w statkach kosmicznych. SI pomoże nam podróżować w bardziej nowatorski sposób. W tym miejscu robi się ciekawie. Będziemy tam wysyłać swoje awatary, świadomość, niekoniecznie ciało z mięsa. Ciało z mięsa? Poważnie? Zabrzmiało strasznie. Jak będziemy latać w kosmos za setki lat? Możliwe, że za pośrednictwem czegoś, co nazywamy laseroportami. Będziemy wysyłać w przestrzeń promienie świadomości, przemieszczające się z prędkością światła. Usterki zapłonu, promieniowanie i nieważkość przestaną stanowić problem. Będziemy podróżować ze światłem jako czysta świadomość. Dane naszej świadomości trafią do odbiornika na Księżycu, z którego zostaną przekazane do robota, nadludzkiej maszyny. Świadomość trafi więc do robota o ponadnaturalnych możliwościach. Chciałabym obejrzeć pierścienie Saturna albo Neptuna. Fascynują mnie. To tak, jakby wszechświat zakochał się w tych planetach i dał im pierścionki zaręczynowe. Nie powiedziałam tego, ależ mi wstyd. Ale ten żart ma sens.
należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt podróży po wszechświecie. Statki kosmiczne zastąpią nam domy. Twórcy science fiction wyobrażają je sobie albo jako kombinaty przemysłowe, albo luksusowe pałace. W Obcym, części pierwszej, statek był czymś w rodzaju latającej rafinerii. Miał bardzo przemysłowy wygląd. Jestem okropnym Star Trekowym nerdem i chciałbym dożyć chwili, w której człowiek będzie mógł opuścić Układ Słoneczny w pełnym komforcie. Chciałbym zobaczyć miasto zbudowane w kosmosie. Miasto, które lata do innych układów planetarnych. Miasto, w którym ludzie przemierzają wszechświat. Pomyślcie, Manhattan jako statek kosmiczny. Komfort komfortem. Prawdziwym wyzwaniem jest kwestia, jak osiągnąć to, co w Star Treku nazywa się prędkością warp. Czyli prędkością światła w podróży. Bez niej podróże kosmiczne będą znacznie trudniejsze i dłuższe. Podróże, jak w filmach międzygwiezdne, nie będą możliwe bez wielkiego skoku technologicznego. Rozpędzenie ogromnego statku do prędkości zbliżonej do prędkości światła byłoby bardzo trudne. Potrzebny byłby wprost śmiesznie gigantyczny pojemnik z paliwem. Poza tym, w miarę jak zbliżamy się do prędkości światła, daje o sobie znać teoria względności. Sądzę, że przez jakiś okres nie będzie to zbyt wygodne. Co jakiś czas ten i ów zdecyduje się na wakacje w innym świecie, ale ogólnie będzie tak jak 500 lat temu z żeglarstwem. By przeprawić się przez Atlantyk, trzeba było wtedy wielkiego samozaparcia. Mam straszną chorobę lokomocyjną i chyba nie dałabym rady. Bez względu na dawkę aviomarinu. W podróży do Andromedy aviomarin raczej się nie przyda. Lot trwałby 2,5 miliona lat i to z prędkością światła. Dziś jest niemożliwy, a wszystko przez teorię względności. Sami rozumiecie. Dopóki nie rozwiążemy pewnych ważnych zagadnień fizycznych, podróże międzygwiezdne będą bardzo czasochłonne. Powinniśmy więc poszukać drogi na skróty, tuneli czasoprzestrzennych. Gdybyśmy mogli nagiąć i rozerwać czasoprzestrzeń, bylibyśmy w stanie przemierzać ją na skróty. Weźcie kartkę i złóżcie ją tak, by jej krańce się spotkały, a potem ją przedziurawcie. To właśnie tunel czasoprzestrzenny, podobny do lustra Alicji. Ręka zanurzona w zwierciadle przeszła z Oxfordu do Krainy Czarów. Tunel Lincolna to dobry model, ale trzeba sobie wyobrazić, że wlot i wylot są w tym samym miejscu. Jeśli nie osiągniemy prędkości światła, będziemy musieli stworzyć tunele czasoprzestrzenne. Bez nich nie pokonamy takich odległości. Pokonanie tysięcy lat świetlnych byłoby równie proste jak przejście przez drzwi. To zbyt piękne, by mogło się ziścić. Zamiast stać w korku, przechodzimy przez tunel i 3 sekundy później jesteśmy w pracy. To byłby hit wśród użytkowników drogi międzystanowej numer 405. Może właśnie dlatego Hollywood kocha tunele czasoprzestrzenne. Hollywood je uwielbia. Trzeba się szybko przemieścić, robimy fajne efekty specjalne i wrzucamy bohaterów do tunelu czasoprzestrzennego. Ja też je lubię. W Star Treku jest ich pełno. DS9 strzegła tuneli i decydowała, kto przez nie przejdzie, a kto nie. Mam taki tunel i mogę z niego skorzystać. Wybieram Detroit. Detroit wraca, powiadam wam. Chciałbym mieć tunel, który zabierze mnie tam i z powrotem, głównie z powrotem. Tunele czasoprzestrzenne umożliwiłyby nam natychmiastowe przenoszenie się w dowolne miejsce we wszechświecie.
Gdybyśmy wynaleźli przenośne urządzenia tunelujące, nie sposób przewidzieć, co by się potem działo. Fajny pomysł. Wolę tunel od nowojorskiego metra. Oskar ma taki portal w salonie. Teraz może spotkać się z Iwą w górskim zaciszu, 7 galaktyk dalej. Iwa? Akceptuje nowinki techniczne, ale z tunelu chyba będzie często korzystał. Trochę ci to zajęło. Ale jak zawsze i tu jest pewien problem. Niestabilny tunel mógłby zabić lub uwięzić podróżujące w nim osoby. Nie tak ma wyglądać międzygalaktyczna wyprawa. Nikt nie wysłałby w taką podróż najbliższych. Kolejne zadanie? Umocnić tunele czasoprzestrzenne. Zanim zaczniemy podróżować do gwiazd w naszych, wybaczcie, ciałach z mięsa, czeka nas jeszcze dużo nauki. Pracując nad techniką, która przeniesie nas w głąb wszechświata, będziemy musieli wymyślić, jak żyć na innych planetach. Oznacza to ingerencję w DNA w celu przystosowania się do otoczenia i wywołanie tak zwanej specjacji. Będziemy mogli żyć na przykład w toksycznej atmosferze. Wprawdzie przestaniemy być ludźmi, no ale o tym za chwilę. Będzie chciał zbadać przestrzeń międzygalaktyczną dzięki statkom kosmicznym, SI lub tunelom czasoprzestrzennym. Ale opuszczenie naszej galaktyki to tylko połowa zadania. Ważne zagadnienie. Jak przeżyć tam, gdzie zechcemy zakotwiczyć? Będziemy w stanie ingerować w swoje dziedzictwo genetyczne. To tylko kwestia czasu. Wtedy ludzie zaczną się bardzo zmieniać. Podzielimy się na osobne kolonie, nie utrzymujące kontaktu. Zmienimy się w wiele osobnych gatunków. Czeka nas specjacja. Oznacza to celowe mutacje genowe w celu zapewnienia gatunkowi przetrwania w toksycznym środowisku jakiejś egzoplanety. Od darwinowskiej ewolucji przez dobór naturalny przejdziemy do zupełnie innej ewolucji. Przez inteligencję i pragnienia. Ludzie będą modyfikować swoje geny, by lepiej znosić promieniowanie albo słabe ciążenie. Być może zmienią nawet swój układ oddechowy, by funkcjonować w marsjańskiej atmosferze. Jeśli przeniesiemy się w kosmos, część naszego gatunku z czasem się mocno odszczepi. Niektóre jednostki być może bardzo radykalnie. Nie podoba mi się pomysł modyfikowania genów, żeby oddychać marsjańską czy jakąś tam inną atmosferą. Wyobrażam sobie, że wymagałoby to zrobienia dziury w mojej osobie albo przytwierdzenia trzeciej ręki. Jak ja bym się ubierała z trzema rękami? Pełna zgoda. Ale trzecia ręka może się okazać niezbędna, nie tylko po to, by człowiek przeżył. Niewykluczone, że wejdzie do mody. Nie róbmy dygresji. Rzecz w tym, że najtęższe umysły zajmują się dziś ekstremofilami.
to organizmy znoszące nawet najskrajniejsze warunki. Jeśli się zastanowić, to już dziś przywykliśmy do drastycznych modyfikacji ciała. Pomyślcie o implantach ślimakowych, przeszczepach serca i endoprotezach biodra. Trudno dziś znaleźć człowieka bez tatuażu. Ale zmiany wyższego rzędu, jak te u naszej półrybiej przyjaciółki, będą początkiem nowego gatunku – postludzi. Postczłowiek może być istotą radykalnie zmienioną genetycznie. Być może przejdziemy celową specjację, zdobędziemy odporność na promieniowanie, zamieniając raptem 4 geny. Człowiek nowej generacji byłby więc trochę jak dom z prefabrykatów, który sami projektujemy i urządzamy tak, by było nam wygodnie. By przeżyć na Marsie, musimy najpierw przeżyć w podobnym środowisku. Urodziłem się na pustyni Atacama. W weekendy włóczyłem się po niej z tatą. Obserwowaliśmy gwiazdy i szukaliśmy skamieniałości. Niektóre miasteczka na pustyni nie zaznały deszczu od 120 lat. Chcę się przekonać, czy człowiek mógłby żyć gdzieś indziej we wszechświecie. Marsjański krajobraz pustyni Atacama uważano dawniej za jałowy, ale Armando odkrył coś niebywałego. W tak suchym miejscu nic nie powinno żyć. Jest tu po prostu za mało wilgoci. Wraz z innymi badaczami staram się wykazać, że jest wręcz przeciwnie. Okazuje się, że nawet w najsuchszych partiach istnieje życie. To się nazywa strzał w naukową dziesiątkę. Odkrycie żywych organizmów gdzieś, gdzie, tak jak na Marsie, miało ich wcale nie być. Niesłychane, że znaleźliśmy zielony biofilm, a zieleń to kolor chlorofilu obecnego w roślinach. Fotosynteza zachodzi nawet przy słabym świetle. Zatem czy na Marsie też może być życie? I czy te pustynne mikroorganizmy mogą nam podpowiedzieć, jak dostosować nasz organizm do marsjańskiego środowiska? Dzięki nauce ludzie mogą się przystosować do prawie każdych warunków. Byłem w najsuchszym miejscu na Ziemi i nie dziwi mnie myśl, że za 100 lat ludzie będą żyć w podobnym środowisku na Marsie. Nawet jeśli dzięki tym mikroorganizmom nie przedzierzgniemy się w Marsjan, zdołamy się dowiedzieć, jak wygodnie żyć na czerwonej planecie. A więc, kiedy już będziemy podróżować od galaktyki do galaktyki tunelami czasoprzestrzennymi, możemy się natknąć na kilka naprawdę oszałamiających zjawisk. A gdyby na przykład po każdej podjętej decyzji niewykorzystana możliwość stawała się wszechświatem równoległym do naszego? Trudna decyzja o wyborze taryfy komórkowej nagle wydaje się wam błaha? Jesteśmy w coraz odleglejszej przyszłości. Zobaczmy, jaką drogę zdążyliśmy pokonać. Pobliski kosmos. Wysłaliśmy roboty do wszystkich zakątków wszechświata i nauczyliśmy się otwierać tunele czasoprzestrzenne. W okamgnieniu pokonujemy ogromne odległości. Zmieniliśmy też swoje ciało. Ale najbardziej niezwykłe jest to, że podróże mogą się okazać całkiem zbędne. Oto jakie sobie wyobrażam. Obudziliście się kiedyś wewnątrz snu? Jesteście w swoim domu, ale to nie wasz dom.
Oscar. Cześć, Oscar. Dotarłeś? To taki dziwny stan, w którym jesteście świadomi, że coś jest nie tak. A zresztą, nie mam pojęcia, na czym to polega. Zastanówmy się. Zdaniem niektórych istnieje nieskończenie wiele wszechświatów, różniących się tylko drobnymi szczegółami. Nie wiem, co jest prawdziwe. Wszystko. Nie chcę się w to wgłębiać, bo wyjdę na głupka. Nie mam o tym pojęcia. Chyba musimy zapytać kogoś, kto ma przynajmniej doktorat. W teorii strun, będącej próbą stworzenia wymarzonej przez Einsteina teorii wszystkiego, widzimy, że matematyka sugeruje istnienie gigantycznego zbioru rzeczywistości, z których każda zasługiwałaby na miano wszechświata. Może wielki wybuch, w którym powstał nasz wszechświat, nie był niczym wyjątkowym. Może takich wybuchów jest wiele, a w każdym powstaje wszechświat. Że co? Mam kilka pytań. Jak my wszyscy. Czy da się to objaśnić prościej? Myślę o nas jako o pęcherzyku w kosmicznej kąpieli z bąbelkami. Inne pęcherzyki to inne wszechświaty. Oto, co jest najlepsze w hipotezie wszechświatów równoległych. Wskutek podziału zapłodnionej komórki jajowej powstają bliźnięta. Analogicznie można sobie wyobrazić, że w agonii wielkiego wybuchu też następuje podział. Powstaje więc wszechświat identyczny z naszym, oddzielony od niego tylko cieniutką błoną. Gdybyśmy tak wiedzieli, jak ją rozedrzeć. Doprawdy kręci mi się w głowie. To szalony pomysł. Mógłby istnieć świat, w którym rządzą szympansy. Albo taki, w którym Hindenburg nie spadł. Wiele wielkich wybuchów to nie jedyna droga do wszechświatów równoległych. Wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej mówi, że w akcie obserwacji mamy dwa wszechświaty. W jednym z nich otrzymujemy jeden wynik, a w drugim inny. Jeśli dziś rano wahaliście się, czy wybrać naleśniki, czy jajecznice, i wybraliście jajecznice, to istnieje też wszechświat, w którym wybraliście naleśniki. Wszechświat rozszczepia się na dwa. W jednym coś się stało, a w drugim nie. Zgodnie z najodważniejszą hipotezą, w każdej chwili tworzymy wokół siebie wszechświaty. Przy każdym zetknięciu atomów i każdej naszej decyzji powstają nowe uniwersa. Może to tylko bezkresna sala luster? Istnieje hipoteza, że te wszechświaty czasem ocierają się o nasz i trochę zmieniają rzeczywistość. Na przykład w internecie jest wiele osób, które twierdzą, że kiedyś istniał film pod tytułem Shazam. David Atkins miał w nim grać Gina. Taki film nie istnieje. Atkins wielokrotnie dementował te plotki. A mimo to są ludzie, którzy potrafią opowiedzieć Shazam. Istnieje film Kazam z Shaquillem O'Neillem w roli Gina, ale im chodzi o inny. Ci ludzie naprawdę w to wierzą. Są wśród nich tacy, którzy uważają, że pochodzą z równoległego wszechświata, gdzie film Shazam istnieje. Słowo daję. Nie zmyśliłam tego. Czy ta teoria spiskowa dowodzi istnienia wszechświatów równoległych? Czy naprawdę otaczają nas zmieniające kształt i zderzające się ze sobą rzeczywistości? Nie wiem, dlaczego miałoby tak nie być. Im lepiej rozumiemy wszechświat, tym dokładniej widzimy jego zawiłość. Na przykład czas jest czymś bardziej złożonym niż sądziliśmy. Dlaczego więc cały wszechświat nie miałby być bardziej złożony? Hipoteza wielu światów jest wartościowa, bo przypomina nam, że możemy żyć inaczej, że wcale nie musimy żyć tak, jak żyjemy.
Jeśli naprawdę istnieją wszechświaty równoległe, to w każdym z nich realizujemy inny wariant życia. Ludzie pytają mnie: profesorze, czy jest taki wszechświat, w którym Elvis Presley jeszcze żyje? Odpowiadam: nie można tego wykluczyć. Istnieje pewne wymierne prawdopodobieństwo, że król wciąż jest gdzieś żywy. Każdy możliwy wynik każdego działania, każdej obserwacji i zdarzenia jest realizowany we własnym, osobnym wszechświecie. Być może jest dosłownie nieskończona liczba wszechświatów. Innymi słowy, wszystko, co możliwe, gdzieś tam się ziściło. Tuż obok, za błoną, dzielącą bańkę od bańki. Pytanie brzmi: jak się tam dostać? Czy da się przejść do innych światów? Jak przejść z bańki do bańki? To tajemnica. Zagadnienie dla nauki czarnej magii albo materiał dla twórców science fiction snujących nieodpowiedzialne spekulacje. Być może więc znajdziemy na to sposób, choć raczej jeszcze nie teraz, ani w najbliższej przyszłości, ale dopiero za milion lat. Chociaż już dziś naukowcy spekulują, że potężne pola grawitacyjne, w których ginie światło, mogą być przejściami do innych wszechświatów. A nuż uda się wykorzystać czarne dziury, które mogą przecież stanowić bramy do innych wszechświatów? Może coś z tego wyjść. Z matematyki wynika, że wirująca czarna dziura zapada się do pierścienia neutronów. Kto włoży do niego rękę, przejdzie do innego świata. Bardzo dziwne, wręcz niepojęte. Ale my, fizycy, traktujemy to bardzo poważnie. Kiedy przedrzemy się przez zasłonę i wejdziemy do innych wszechświatów, nic już nie będzie dla nas przeszkodą. I nawet jeśli czarne dziury są szlakiem ku granicom wiedzy, pozostaje jeszcze wiele niewiadomych. Na przykład jedno z najbardziej zagadkowych pojęć od początku przyprawiające naukowców o ból głowy. Ciemna materia jest bowiem czymś bardzo dziwnym. Być może stanowi ona klucz do wszystkich zagadek wszechświata. Przeleciliśmy w daleką przestrzeń, przebyliśmy tunele czasoprzestrzenne, odwiedziliśmy inne wszechświaty. Ale niewykluczone, że to, co najważniejsze, otacza nas zewsząd i w każdej chwili. Każdy podręcznik fizyki dla szkół średnich mówi, że wszechświat składa się głównie z atomów. Błąd. Wiemy już, że wszechświat nie składa się głównie z atomów. Jego budulcem jest tak zwana ciemna materia. To święty graal nauki. Ciemna materia to materia niewidoczna. Ona spaja naszą galaktykę. Mam ją na dłoni. Choć jej nie widzę, to wywiera ona efekty grawitacyjne. Przecieka mi przez palce, nie wchodzi bowiem w interakcję z atomami. Wpada do środka Ziemi i wychodzi z niej aż w Chinach. Niewiele o niej wiemy, mamy tylko jakieś pojęcie o jej funkcji. Materia incognita wykonuje ogrom pracy na rzecz naszego wszechświata. Nikt jej nigdy nie zaobserwował. Wiedzę o jej istnieniu czerpiemy z zachowania zwyczajnej materii. Nie da się jej zobaczyć, ale powinna istnieć. Musimy więc przyjąć, że rzeczywiście istnieje. No dobrze, ale co to takiego? Ile jej jest, jaką ma konsystencję i barwę? Sądzę, że ciemna materia jest wyższą wibracją bardzo małych strun. Zgodnie z inną teorią, to zwykła materia w równoległym wszechświecie. Ciemna materia? O, rety.
Ciemna materia jest wtedy, kiedy Lord Voldemort przyzywa. Invokes? No. Nie. What is that? Co to za siła? Nie widzimy jej jasno. Widzimy ją ciemno. Jeśli kiedyś rozgryziecie tę kwestię, powiedzcie mi pierwszemu, a razem dostaniemy Nobla. Widać, jakie to trudne zagadnienie. Oto ciemna materia w pigułce. Coś spaja wszechświat za pomocą ciążenia. To coś miałoby być właśnie ciemną materią. Wiemy o jej istnieniu, bo widzimy, co robi. Gwiazdy powinny oddalać się od środka galaktyki niczym krople wody, pryskające z kręcącego się koła rowerowego. No jednak tego nie robią. Naszym zdaniem to właśnie ciemna materia trzyma je w ryzach. Sądzimy, że ciemna materia to cząsteczki w przestrzeni, wywołujące dodatkowe oddziaływanie grawitacyjne w wirującej galaktyce. Ciemna materia? Te słowa brzmią jak streszczenie mojego życia. Ogarniam je w 4%. Pozostałe 96% to wielka niewiadoma. Może dlatego tak lubię to zagadnienie. Ciemnej materii nie da się zobaczyć ani opisać. Nie sposób więc czegokolwiek o niej powiedzieć. Naukowcy starają się jednak wytworzyć jej bardzo mały kawałek. Głęboko pod ziemią Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN zbudowała największą maszynę na świecie. Oto słynny wielki zderzacz hadronów. Ogromna rura, która może odsłonić przed nami wszystkie sekrety znanego wszechświata. Wielki zderzacz hadronów mógłby, przynajmniej w teorii, stać się fabryką ciemnej materii. W prawie 30-kilometrowym tunelu protony zderzają się ze sobą z prędkością bliską prędkości światła. Sądzimy, że część energii z tych zderzeń może zasilać produkcję ciemnej materii. Eksperymenty w wielkim zderzaczu hadronów mogą się okazać kolejnym krokiem do rozwiązania tajemnicy ciemnej materii. Szukamy pewnych cząstek elementarnych, a zderzacz nam w tym pomaga. Jedną z takich cząstek był bozon Higgsa, który udało nam się znaleźć. Nam, czyli mnie, byłem szefem projektu. Dziękujemy. No ależ proszę bardzo. Dzięki, Chuck. Za pomocą zderzacza naukowcy w zasadzie odtwarzają wielki wybuch, w którym teoretycznie powstała ciemna materia. Gdyby to urządzenie ją wygenerowało, moglibyśmy ją zbadać, a może nawet zrozumieć. To z kolei pozwoliłoby rozwiązać dotąd nierozwiązane zagadki wszechświata. Ciemna materia mogłaby nas nauczyć naginania praw fizyki i podróżowania z prędkością światła. Poznalibyśmy rozwiązania wszystkich zagadek. To odkrycie miałoby wpływ na całą ludzkość. Jeśli próbujemy polecieć do gwiazd, to musimy znaleźć jakieś realne zaczepienie dla nowych wynalazków. Ciemna materia podpowiada nam, że natura kosmosu ma jakiś niezrozumiały dla nas, a fundamentalnie ważny aspekt. Sądzimy, że jesteśmy blisko zrozumienia podstawowych prawideł. Ale mówiąc to, pamiętam, że natura lubi nami potrząsnąć i powiedzieć: wyzbądźcie się pychy. Tak naprawdę nic nie rozumiecie. Jeszcze dziś słyszy się opinie, że zderzacz może niechcący stworzyć czarną dziurę, która wchłonie cały wszechświat. Kiepska sprawa. Ups, zniszczyłem wszechświat. I gramy z potężnymi siłami. Jesteśmy jak dzieci bawiące się zapałkami. A jeśli spalimy dom? Szwajcarzy słyną z dokładności. Wierzymy więc, że zapanują nad zderzaczem hadronów. Poza tym pewnie ucieszy was wieść, że hipoteza o czarnej dziurze nie ma żadnego pokrycia. A jeśli ma, to szybko się o tym dowiecie. Ta niewidzialna, tajemnicza materia
mogłaby pozwolić naukowcom rozgryźć wszystkie zagadki. Dzięki niej bylibyśmy w stanie stworzyć pojazd międzygalaktyczny, a nawet podróżować w czasie. Jeśli szybko okiełznamy ciemną materię, scenariusz dalekiej przyszłości może się ziścić wcześniej. Ale to nie będzie kres naszej podróży. Rządza wiedzy zmieni przeznaczenie ludzkości. Każdy nowy wynalazek rodzi jakąś tajemnicę. Każde pytanie popycha jakiegoś śmiałka do wyprawy w nieznane. Ta reguła towarzyszyła nam na każdym etapie podróży w odległą przyszłość. Kiedy już tam dotrzemy, będziemy dysponować sztuczną inteligencją. Hi, Dad. Porozumiewać się telepatycznie. Zmienimy swoje DNA, by uodpornić się na bakterie i wirusy. Stworzymy też organizm ludzki, projektowany wedle życzenia. Być może kiedyś nasi potomkowie postanowią odrzucić swoje ciała i istnieć w cyfrowym metaversum. Nasz wygląd zapewne całkiem się zmieni. Przystosujemy się bowiem do kolonizacji innych planet. Niewykluczone też, że wyślemy się do cyfrowej krainy, by wieść nieśmiertelne życie wewnątrz wielkiej sfery Dysona. Wszechświaty równoległe i ciemna materia staną się rzeczywistością. Każdy krok na drodze ku dojrzałości gatunku wiąże się z fantastycznym postępem w rozwoju techniki i wiedzy na temat wszechświata. A co będzie za kolejny milion lat? Tylko wyobraźnia może nam to powiedzieć. Wiemy jedno. Ludzka wyobraźnia jest zatrważająco nieokiełznana.